Kurde, jeszcze raz, 3, 2, 1. Cześć, ciągle, witajcie w sumie Mili jest, no dzisiaj witam was w kolejnym, za szybko mówię, Mateusz. Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przedstawię wam coś, co jakiś czas temu wam obiecałem. A już myślę. Moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam największe wpadki oraz ciekawostki z moich filmów. Jako youtuber, prawda? Nie powinienem sobie pokazywać wpadek, bo to jest takie kurde. A jednak stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, ponieważ przedstawię wam jakieś takie różne, fajne rzeczy, wpadki i ciekawostki po prostu na temat moich filmów. Nie wiem, z tego wyjdzie, mam nadzieję, że on się właśnie podoba i mam nadzieję, że go fajnie przyjmiecie. Standardowo ostatnio nie prosiłem o lajki, także dzisiaj znowu poproszę, także jakby się udało mieć tutaj 1300 lajków, byłoby fajnie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanał, to też serdecznie zapraszam, tutaj macie przycisk subskrybuj. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, to serdecznie zapraszam i będziemy nieobjemnie mieli powiadomienia na temat najnowszych filmów. Także serdecznie zapraszam, a nie przedłużając, lecimy już z pierwszą ciekawostką albo wpadką, zobaczymy. Wpadka. Na dobry początek weźmiemy wpadkę. Wpadka filmowa z ostatniego filmu, czy przedostatniego, w sumie ostatni film jakby to był live, ale przedostatni filmik był 6 najdziwniejszych quizów. Tam zrobiłem taką wpadkę, że ja się po prostu załamałem. Możliwe, że część z was zauważyła, co w nim było nie tak. Ten film nagrywałem w dniu, gdy nagrywałem również dwa inne filmy, czyli nagrałem 3 filmy w jednym dniu. Ale jedna kwestia jest też taka, że jak nagrywam filmiki z kamerką, muszę mieć co inny film, prawda? Inne ubranie, ponieważ byłoby, że w ogóle, że się nie umyję i tak dalej, także nagrywałem filmik, ale jeszcze przed ogólnie nagrywaniem przede sobie umyć zęby, ogarnąć się, prawda? Włosy poprawić. No i nie zauważyłem tego, że poplamiłem sobie bluzę. Dupa, przez cały film miałem upierniczoną kapturę od pasty do zębów. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie, ale ostatni film Krzyżania Dziwniejszych Quizów właśnie tam miałem po prostu bluzę upierniczoną od pasty do zębów. Przez cały film. W ogóle najlepsze w tym wszystkim jest to, że podczas nagrywania, podczas montowania, gdy ten filmik montowałem tam 3 godziny, czy tam 4 godziny, nie zauważyłem tej plamy, która tu była. A jak już oglądałem na YouTube, gdy już całość była gotowa, miniaturka była gotowa, wszystko, zauważyłem, że bluza opierniczona. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy zauważyliście to, bo po prostu jestem ciekaw. Kolejna wpadka. Na drugim miejscu będzie kolejna wpadka, tym razem z odcinka z Jasiem. Odcinek z Jasiem Dobrowskim rzuciłem, zgadnij kto, to około miesiąc temu, coś takiego. I właśnie tam, moi drodzy, też zrobiłem dosyć dużego fejla. Nie wiem, czy zorientowaliście się, nie wiem, czy to po prostu zauważyliście podczas oglądania tego filmu, że na planszy było 2 razy Kajko. No nie, to nie. 2 razy Kajko był na planszy, ogólnie to było zgadnij kto, czyli po prostu, wiecie, zgadywali mi sobie youtuberów. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Krzysztof Krawczyk, niestety to nie było. Widać, nie widać. Komu? Też zobaczyłem dopiero, gdy już oglądałem filmik na YouTubie, prawda, przed publikacją i po 13-godzinnym montażu stwierdziłem... Nie, już to zostawiam. Ciekawostko! Pierwszy miesiąc nagrywania. To był luty 2014. Luty 2014, pierwszy miesiąc nagrywania. Nagrywałem sobie filmiki, prawda, ładnie tam co 2 dni wrzucałem, codziennie czasem, co 3 dni wrzucałem sobie filmiki, ładnie, regularnie. I normalnie na filmikach miałem po 10, 15, 20 lajków w górę, prawda? Pewnego dnia na jednym filmie dostałem 7 łapek w dół. To był mój życiowy kryzys, ponieważ wtedy myślałem, że ja kanał usunę, że ja to nie wiem, jak to się wszystko potoczy, że Boże Święty. Także to też taka dziwna sytuacja, ale no cóż no. Ciekawostka. Kolejna ciekawostka na moim kanale. Dużo osób pisze odnośnie mojego montażu na YouTube. No, nie wiedziałem co powiedzieć i to powiedziałem no. I ogólnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale ja staram się swoje filmy jak najbardziej montować tak, żeby po prostu wam się przyjemnie oglądało. Tak, żeby się wam nie przyjemnie oglądało, chyba to niewyraźnie powiedziałem. Także najdłużej przede mnie montowanym filmem był Hip Hop Hop Challenge z Jodą, który montowałem 2 dni i to było około 30 iluś godzin. Tam nałożyłem tyle efektów, tyle różnych bajerów, tyle różnych... pierdół po prostu, że aż sam po prostu nie wierzę, co ja tam zrobię. Także ogólnie filmik mi się mega podoba. I to jest Hip Hop Hop Challenge. I ja go wrzuciłem gdzieś w lipcu, wakacje. Także możecie sobie go zobaczyć. I montowałem ten film 30 parę godzin. To było niesamowite, ile ja spędziłem nad tym filmem. Jeszcze to był upał, gdzie tam było 40 stopni. Ja siedziałem przed komputerem i montowałem. Także to też tak mniej więcej wyglądało. I to był najdłużej przeze mnie montowany filmik, nawet kanale ogólnie. Ciekawostka! Moi drodzy, kolejna ciekawostka. Film nagrywany ze snapów, tylko nie otwierania snapów, tylko, moi drodzy, jakby trików i ciekawostek na temat snapów. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to serdecznie to tutaj zapraszam. Możecie sobie ten film właśnie zobaczyć. W każdym razie właśnie ten film nagrywałem 3 razy. Czajcie to, że ten film nagrywałem 3 razy. Jakby się na 3 razem nie nagrał film, to po prostu bym nie wiem, co zrobił. Chyba bym go w ogóle nie wrzucił, usunął i pff. Także nie wiem, moi drodzy, pierwszy raz jak go nagrywałem, ogólnie nagrywałem to chyba przez 2,5 godziny ten filmik, który trwa 7 minut. No cóż, tak to mniej więcej wyglądało, ponieważ pierwszy raz, gdy nagrywałem, nie nagrało się wideo.
Ja myślałem, że się po prostu wtedy zabiję, ponieważ to był pierwszy raz, gdy ogarniałem tą aplikację do nagrywania telefonu. No i dupa, nie nagrało mi się wideo. Potem drugi raz nagrywałem, gdy już pięknie się nagrało wideo, już chciałem montować. Zobaczyłem, że nie nagrało mi się audio, no bo po co, prawda? No po co mi się by miało nagrać audio? Także drugi raz właśnie mi się audio nie nagrało i już wtedy myślałem, że ja pierdzielę, że po prostu... Ciekawostko! Cały świat zastanawia się, skąd wzięło się to V przed nickiem. Nie no, tak na serio, moi drodzy, to V to jest V-Nerf, prawda? Nie, sam Nerf, ale jest V-Nerf. Czy Nerf też jest w sumie sam u sobie, tak? Ale jest po prostu to V przed nickiem. Skąd on się to wzięło? Mówiłem o tym chyba niejednokrotnie w Q&A, albo na jakichś live'ach, nie pamiętam już w sumie. Ale z dnia na dzień kanał coraz bardziej się rozrasta i coraz więcej osób o tym nie wie. Zatem, moi drodzy, V wzięło się przed nickiem stąd, że w ogóle Nerf się wzięło z takiej bajki Pinki i Muska. Tam oglądałem, była postać, która mówiła często Norf, prawda? NORF! No i jakoś tak właśnie się wzięło stąd, że bardzo lubię tą bajkę i jakoś tak się wzięło, potem jakoś się wzięło, tak? I po prostu zacząłem na tym niku grać jakieś gry, a potem stwierdziłem, że sobie założę konto na YouTubie i chciałem dać Nerf. Nerf było zajęte przez osobnika w wieku 7 lat może z pustym kontem i tam wiecie. Za dużo to tam na tym kanale nie było, po prostu był to pusty kanał w sumie, no i stwierdziłem, że sobie dodam V. Wow, emocjonująca historia. Także ta sytuacja w ten sposób mniej więcej wyglądała, no i cała filozofia, stąd wzięło się to V przed nim. Ciekawostką! Przedostatnią ciekawostką jest to, że najbardziej lajkowanym filmem na moim kanale, kanale pod względem łapek w górę, czyli jakby film pod względem największej ilości łapek w górę, to jest filmik z Jasiem, z Jay Dobrowskim. Zazgadnij kto to, gdzie tam na dzień 21 lutego jest ponad 5100 lajków. Ja pierdzielę i 50 tysięcy wyświetleń, to jest niesamowite. Także ten film jest naprawdę niesamowicie lajkowany przez was, także dzięki wielkie. A druga opcja, że film, który ma najmniej wyświetleń na kanale, to jest film sprzed 2 lat chyba z Cloudberry Kingdom, który ma 500 wyświetleń. No nieźle. Także najmniej popularnym filmem na moim kanale jest Cloudberry Kingdom, który ma tam 500 wyświetleń. No nie. Wpadka. No i na ostatnim miejscu będzie wpadka z wpadki. O czym mówię? Miesiąc temu wrzuciłem film na kanał, w którym mówiłem wam o największych wpadkach filmowych. Ogólnie z filmu, prawda? No i tam też popełniłem wpadkę. No wpadka wpadce, no devil. Także ogólnie zamiast polegało na tym, że w ostatniej wpadce, o której opowiadałem, o Star Warsach, i ogólnie powiedziałem sytuację, którą zresztą sami sobie możecie zobaczyć, ale po prostu pomyliłem części, ponieważ to był odcinek z jakby z Powrót Jedi, a ja powiedziałem, że to jest zemsta City, tam się niestety pomyliłem, w ogóle nie wiem dlaczego tak zrobiłem, no ale cóż, to był przecież odcinek z Powrót Jedi, a nie tam zemsta City. Także to była moja kolejna wpadka i w sumie ostatnia, jaką udało mi się znaleźć. To napiszcie o tym w komentarzu, daj ciapkę w górę, a ja może wtedy zrobię drugą część takiego czegoś jak dzisiaj. Piszcie, czy wam się podobało, mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, zostaw ciapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Także mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, ja wam życzę miłego dnia, mam nadzieję, że jeszcze to dzisiaj w niedzielę zobaczycie. Także trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem i pa pa. Juuu.